W opisie znajduje się link do strony G2A, na której można kupować przeróżne klucze do gier, więc polecam się zainteresować. Pulchy Niedźwiedź. Przez mgły widzę wyspę jak z dziecinnych snów, jakże chciałbym zobaczyć ją znów. Te wieże szczeliste wśród chmur nikną gdzieś, skąd boska dochodzi mnie pieśń. Głos harfy nadaje jej czcigodny ton, donośny jak kościelny dzwon. Do słońca modlitwy śle kapłanki głos, gdy rosa opada na wrzos. Każdego poranka, gdy słońce znów lśni, to magia uderza do drzwi. Jej moc wszechobecna wciąż otacza nas, gdy słońca przyświeca nam blask. Po zmroku do duchów zwracamy się, cóż mogą powiedzieć, któż wie. Czy prawdę poznamy przyszłości swej ślad, czy tylko odpowie nam wiatr? Na żaglach marzenia popłynę znów sam, gdzie źródło swej magii mam. Tam szczegół mej mocy przed każdym, kto żyw, zwycięzcy pradawnych bit. I tylko w pamięci mej wciąż będzie tkwić szum drzew, ptaków śpiew, życia nić. Nadzieję płomienną mam w sercu swym, by ujrzeć Avalon przez mgły. Przez mgły widzę wyspę jak z dziecinnych snów, jakże chciałbym zobaczyć ją znów. Okej, halo, cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym materiale z gry Gothic. Tam se typek śpiewał, nie wiem, czy on tego nie wyciąłem, możliwe, że wam nie wyciąłem, możliwe, że wam zostawiłem, możliwe też, że mam dla Diego jakiś tam ostatni quest do oddania, więc mu oddam. Odkodowałem ten list. To znaczy, znalazłem kogoś obdarzonego odpowiednią wiedzą, aby tego dokonać. I co ci powiedział? Co jest tam napisane? No właściwie, to prawie nic się nie dowiedziałem. Powiedział, że ludzie nie powinni używać takich zaklęć i zabrał mi ten pergamin. Ale co było na nim zapisane? Chyba jakieś potężne zaklęcie teleportacji. Teleportacji. Mogowie już dawno by się stąd ulotnili, gdyby mogli się teleportować. Zdaje się, że ta cholerna bariera blokuje magiczne teleporty prowadzące na zewnątrz. A może to zaklęcie jest inne? Może z jego pomocą można stąd uciec? Chciałbym sobie za to prawą rękę obciąć. Ten kluk, to cwana bestia. Chciał stąd prysnąć, nic nie mówiąc Gomezowi. Ciekawe, gdzie kluk zdobył to zaklęcie? Albo raczej, od kogo dostał je Nek? Ale tego to się już chyba nigdy nie dowiemy. Wykonałeś kawał dobrej roboty. Udowodniłeś, że można ci zaufać, nawet bardzo dyskretną sprawę. Mimo iż jesteś tu tak niedługo, zdobyłeś moją przyjaźń. Być może kiedyś porozmawiamy o tym w bardziej kameralnym gronie. Bywaj, przyjacielu. Trzymaj się, Diego! Trzymaj się, kolego. Dobra, to skoro Diego zaliczony, że tak powiem, no to muszę udać się do górskiej fortecy, gdzie jest Lester, bo tam mam ostatni kamień ogniskujący do zdobycia. Do górskiej fortecy najszybciej udamy się z obozowiska Bractwa, z tego co pamiętam, bo górska forteca jest niedaleko cmentarzyska orków, więc pora tam się udać. Przez mgły widzę wyspę jak z dziecinnych snów, jakże chciałbym zobaczyć ją znów. No, zostało mi w głowie, no. Jeżeli dobrze pamiętam trasę, to najszybciej do Lestera udamy się tędy, masakrując wszystko na swojej drodze. Na przykład takiego jaszczura na hita. Bum! Takiego jaszczura 2 na hita. 3 na hita. Kto jeszcze chce? Ty chcesz? Dawaj! Czerwony czy zielony? To nie ma dla mnie najmniejszego znaczenia. Dla mnie wszystkie te jaszczury są już martwe, tylko jeszcze o tym kurcze nie wiedzą. No i to było piękne. No i czego chcieć więcej? Dobra, trasa prowadzi na... Co? Któryś przeżył? Ktoś tam przeżył. Ej, przepraszam, nie chciałem cię zostawić przy życiu. Ktoś jeszcze? Słyszę jakieś kurcze odgłosy, jakby coś miał mnie zaatakować, ale... No nie ma ich. No... Z czym ja teraz walczę? Nie wiem, chyba się pod tekstury wbił. No nieistotne. Uciekamy stąd, ale stałem się koksem. O matko. Ale powiem wam, ten wątek pradawnych to jest chyba najgorsza rzecz tych mrocznych tajemnic. Krwawy ogar! Raczej ogar.
Krwawe to są w dwójce. No. Witam na płaskowyżu. Hej, ogarze. Ogarnij się. No halo. No dzień dobry. Za halo, to w mordę wallo. Czekaj, ogarze, bo mam bardzo mało zdrowia, a nie zapisałem gry, więc błagam, pozwól mi się wycofać. Popełniłem błąd, no może nie jeden, więcej niż jeden w moim życiu, ale to nie jest już powód, dla którego miałbyś mnie teraz zjadać. O, dziękuję. No i posłuchał. Ludzie zawsze gadają, a ogary zawsze słuchają. Dobra. Pyk, nie sądziłem, że aż takie obrażenia będę otrzymywał, no bo... Jednak ma na sobie już chyba najpotężniejszą zbroję w grze, nie licząc magicznej zbroi. A typek, ogar, dalej się przeze mnie przebija. Jak nóż przez masło. Nie wiem, o co chodzi z obrażeniami w tych mrocznych tajemnicach, ale czasem troszeczkę przesadzają. To! Jej! Specjalizuję się w zabijaniu ogarów. Swoją drogą całkiem sporo ich tutaj się zrobiło, nie? Ja nie pamiętam, że było ich tutaj aż tyle. Pamiętam, że był jeden. To na pewno. Ty. No i patrzcie, co mi zrobił, no. Co za łachmyta cholerny. 2, 3. Leżeć. Dobra, musimy uciekać, bo niestety za chwilę kolejny się mnie rzuci i będzie problem. Halo, ucieczka. Dobra, pyk. Potek. Trzeci potek. Dobrze. Czwarty potek. Idealnie. To jest moment na zapis, na zapisie ATO 3. Raczej dwukropek, a to trzy. Ty w mordę, jeża! Skąd tu się was tyle wzięło? Kto to widział? W ogóle macie coś przy sobie? Tylko zwykły. A dlaczego na przykład ja, przepraszam bardzo, nie mogę ściągać z ich skór? Przecież widać, że są to twory ze skórami, a nie mogę skóry ściągać. Syf, smutek, żal, niedowierzanie, rozkmina na inny raz. Dobra, muszę tutaj się udać, bo tutaj z tego co pamiętam będzie ten młotek, którym mogę pokonać golema. Chociaż na logikę tym mieczem też powinienem móc go pokonać, bo ten miecz zadaje obrażenia magiczne. Co nie? Więc... Oho, amfora! Lubię takie amfory. Amfora dobra jest. I zwój. Zabieram. A w skrzyni... Eliksir. Młot orków. Dobra. Zaraz zobaczymy... Czy jestem w stanie golema pokonać mieczem, czy jednak będę musiał wyekwipować jednoręczny młot orków. Wydaje mi się, że mimo wszystko będę musiał ten młot orków posiadać. Chociaż tak jak mówię, patrząc na logikę gry, powinna pozwolić mi zadać temu golemowi obrażenia od magii. Bo moje ostrze obecnie bije magicznie. A to znaczy, że jeżeli mocno, naprawdę mocno, tak solidnie uderzę tego golema tym mieczem, to powinien się złożyć. Przetestujmy to. Halo, panie golemie? Hej. Nie. Istnieje skrypt, który uniemożliwia nam zadawanie obrażeń golemowi za pomocą miecza normalnego. Dlatego też szybko potrzebuję młota orków. O matko, mam tutaj tyle tych broni. Ja nie wiem, jak on to nosi wszystko. Ja nie wiem, gdzie on to wszystko chowa. Ma jakiś taki podręczny teleporter chyba, bo inaczej nie miałoby to sensu. Teraz młotek w łapę. I idę niczym typowy Janusz napierdzielać. Coś jest popsute? Trzeba to przypierdzielić. Na pewno się naprawi. 3 razy uderzyłem w kreaturę ostatnio i od razu się naprawiła. Dobra. Golem mostowy zmasakrowany. Więc pora porozmawiać z Lesterem. Ja wam tę rozmowę wytnę, jeżeli on nic nowego nie będzie mówił. A podejrzewam, że nic nowego mówił nie będzie. No bo jednak to już jest wątek normalnego Gothica. Tak jak podejrzewałem, Lester nie mówi kompletnie nic ciekawego. Aczkolwiek jest taki problem, bo ja jestem od niego znacznie szybszy. Mógłbym mu dać potkę na szybkość, niby w teorii, ale też nie głupim pomysłem jest po prostu założyć pierścień jakiś taki inny, zamiast tego pierścienia, co mamy. Na przykład pierścień siły. O, dlaczego by nie? Albo pierścień wojownika, co byłoby sensowniejsze. Mam już założony pierścień wojownika. Dobra, no to pierścień siły. I idziemy. Ile mam tej siły? 289. Dużo? Mało? Mógłbym zainwestować w ten, w wykuwanie mieczy. Dzięki temu miałbym tej siły jeszcze więcej, bo wykuwając miecze podobno mogę siłę zyskać. Pytanie tylko, czy się opłaca, skoro ja już wszystko w zasadzie biorę na 3 hity. Z drugiej jednak strony coś czuję, że droga do śniącego to będzie droga przez mękę, że tutaj nie będzie, że tak powiem, prostego rozwiązania,
tylko jednak, o jak z tymi harpiami, że niby jestem na tyle potężny, że je prawie one-shotuję, przestań drzeć japę, matko bosko, nie drzej tej japy! Ale ja mam tutaj to głośno ustawione, aż mi wywala bębenki, naprawdę. Nawet nie wiecie, jak ja teraz w tym momencie cierpię, ale ja teraz cierpię. Ty, harpia! Przestań drzeć tej japę! Czemu? Czemu musicie tak drzeć tej japy? No, weź Lester, zrób coś z nimi, bo... Halo? No chyba nie. No chyba... Halo? No i problem. Halo? A może jednak się jakoś postaramy powalczyć, co? Harpio? Na dół. Harpio? No. Jezus, jak one drą te japy. Nienawidzę tego. Uaj. Aż mi rozsadziło bębenki, naprawdę. Przyciszyłbym grę, ale zazwyczaj przyciszam ci wam. Przyciszam ci wam w postprodukcji dopiero, wiecie? O, to jest zatopiona wieża Xardasa swoją drogą. Mieczor w łapę. Halo? Czy jest tu kto? No oczywiście, więcej harpi, dalej! Drzyj tę japę dla mnie! No, wydzieraj się, jak cię obdzieram ze skóry! No, tyle! Ale cierpienie, Jezus, patrzcie, takie mam słuchawki, kurczę, takie mam słuchawki, douszne, ja je tutaj mam w uszach i mam ustawione na 100% dźwięki, nie, i nie wiem, podgłośnijcie sobie ten film w tym momencie, jak go oglądacie, nie wiem, z pomocą jakichś innych rzeczy, tak razy 1000% i sobie pomyślcie, że ja to razy 1000% słyszę, dokładnie, ja te okrzyki wszystkie razy 1000%. Czemu to muszą być harpie? Czemu to nie mogą być, nie wiem, demony, szkielety, cokolwiek, tylko nie harpie! Ach, dobra, zabieram. Klucz do skrzyni, wszystko zabieram. Wszystko zabieram. Wajchę ciągnę krąg. Dobra. Wajka pociągnięta. O jest, no i przyszł. No i musiałeś, szkielecie, przyjść. Musiałeś. Gdzieś tu demona słyszę. Chyba. Wydawało mi się, że gdzieś tu słyszę demona. Nie! Słyszę Lestera, który walczy z tymi. Boże, Lester, czekaj. Błagam, nie umieraj. Lester, żyjesz? Lester? Dobra, żyjesz. Matko bosko, bałem się, że cię zabiły. Czy jesteś w stanie, Lester, uderzyć tę harpię? Bo ja tak średnio. Ona jest zbyt potężna. Znalazła nasz słaby punkt. Nazywa się głupota gry. Dobra, może zaklęcie jakieś, nie wiem, kula ognia na przykład. Chcesz kulą ognia w twarz? No, kula ognia, łap. No, ale dostaniesz. Dobrze, jeszcze raz masz. Ale ja mam many. Lester, to było dobre. To było dobre, widzieliście co zrobił? Wszedł se po prostu na półkę i z półki se walnął. Okej, tu jest piwko, strasznie lubię to miejsce, w sensie ten zamek. Podoba mi się. Naprawdę mi się podoba ten zamek, zawsze mi się podobał. Zawsze miałem słabość do tego zamku. Mam dla was garść informacji. Po pierwsze, oczyściłem całą tę fortecę, nic ciekawego, nic nowego nie było. Zdobyłem kamień, mogę teleportować się do obozu magów wody, a przynajmniej przeteleportowałbym się tam, gdyby oczywiście staturator dał mi runę, która do tego służy. Ale nie, po co? Lepiej dawać ci zwój, i to jeden zwój za dwa kamienie ogniskujące. Bullshit moim zdaniem, no ale to jest ten moment, w którym muszę wrócić do magów wody, oddać im kamienie ogniskujące, usłyszymy wtedy wspaniałą historię na temat tego, że no trzeba udać się do Xardasa, a resztę to chyba znamy. Tak, rozpoczął się rozdział 4, Xardas, a to znaczy, że pora udać się do magów ognia i dowiedzieć się, że oni nie żyją, wszyscy nie żyją. Oni nie żyją, wszyscy zginęli. Nie mogłem im pomóc. Byłem za daleko. Ja... Uspokój się, Miltenie. Co się stało? Dobra, z tego co widzę, nic się nie zmieniło względem podstawowej wersji gry. Może poza tym, że jestem teraz tak kozaczkim, przepotężnym człowiekiem, że jestem w stanie ich wszystkich masakrować na hita. No, fajnie. Zawsze chciałem to zrobić. Zawsze chciałem pozabijać Fletcherów i innych frajerów. Dziwne jest to, że oni w ogóle nie umierają po prostu od moich uderzeń, bo oni dostają obrażenia magiczne, co oznacza, że de facto powinni się składać. Ale zamiast tego po prostu się wywalają. Dziwne. Podejrzewam, że ta broń jest po prostu lekko zabugowana. No ale to nie są jedyni strażnicy, jakich mogę
zniszczyć, bo pamiętajmy, że przecież jeszcze mogę udać się do drugiej bramy i tam zabić. Ty nie wstawaj w ogóle, po co? Po co wstajesz? Po co? A co to za kopacz? Co ty tu robisz? Przyszedł dostać w pierdol. Przepraszam, przyszedł dostać w dol. Co nie? Kurczę. Wracaj tu! Hej, czekaj! Czekaj, 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 czekaj! Ja to widzę, ja to widzę. Dawaj, dawaj, dawaj. I super, nie? A ten ucieka. No nic. Chwila. Czy on? Czy on go pobił? On go pobił. Sanchez, on cię pobił. Co za ciul? W ogóle tam chyba jakaś rzeź w środku się odbywa w tym momencie. Coś mi się wydaje, że kopacze przestali być częścią frakcji z tego starego obozu i to zaowocowało pewnymi problemami. No ale, co ważniejsze, trzeba udać się do drugiej bramy. I tam także dokonać masowej eksterminacji strażników, którzy nie są mi podlegli. Intryguje mnie tylko, co w takim razie stało się z moim obozem, z moją kopalnią. No bo w sumie, to z tego co pamiętam, no byłem szefem tamtej kopalni, która teraz jest zasypana, więc czy to nie powinno jakoś zostać uwzględnione w tej modyfikacji? Mam nadzieję, że pomyśleli i coś jednak tam się dzieje. Bo jak nie, to trochę lipa. Ależ ten stary obóz jest długi, w sensie nie sądziłem, że tak długo będę biegł. Halo, czy jest tutaj jakiś strażnik, którego mógłbym tak hap-hap, ciup-ciup na przykład? Halo, skręcam i... Hello there, Bladwin! Hyda! Hej! 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 I hej! I może jeszcze ewentualnie... Hej! Zablokował moje uderzenie. Ale oni muszą się dziwnie czuć. Ostatni raz jak mnie widzieli, to widzieli jak biegałem sobie w stroju cienia? Chyba cienia. Byłem cieniem? Nie, nie w stroju cienia, w stroju strażnika tamtej kopalni. A teraz? Teraz widzą, jak przybiegam w stroju paladyna z błogosławionym mieczem Inosa. Ludzie, ja rozmawiałem z synem samego Inosa. Te wasze sprawy tutaj kompletnie mnie nie interesują. Są tak błahe, jak... nie wiem w sumie, co jest błahe. Błahe jest to, co tam Uriziel chciał zrobić, bo w sumie kompletnie miałem to w dupie. No nic, zobaczymy, czy Diego może coś mówić ciekawego. Może mówi, może będzie mówił coś nowego względem podstawowej wersji gry. Dobra, kompletnie nic się nie zmienia w rozmowie z Diego. Mam tylko znaleźć Lestera i Gorna, czyli dalej podążamy tą samą historią, która była w podstawowym Gothiku. Czyli musimy ostrzec ich przed atakiem na nową kopalnię i tak dalej, i tak dalej. Teleport. Dostałem questa, by odnaleźć Xardasa. Standardowy, znamy ten quest. Mogę jeszcze Lestera poinformować o tym spotkaniu całym, nie? Tylko to, co mnie najbardziej interesuje, to obóz przed kopalnią. W sensie, skoro starej kopalni nie ma, no to czy ten obóz nie powinien jakoś inaczej teraz funkcjonować? Czy tutaj nie powinien dostać jakichś opcji dialogowych, że no stała się rzecz straszna? Na razie widzę, że no jest, normalny obóz, jak obóz. No. I nikt mnie nie informuje o tym, że jest trochę smutno i przykro, że nam zasypało kopalnię? Czy nikt tam, kurczę, mi nie powie, że... jest tragedia? Carlos. Witaj. Witaj. Dobra, zapomnijmy, no okej, bo expa mi dałeś. A wy? Ja widzę normalne wejście do tej kopalni. To jakieś kłamstwa są. Kłamstwa, manipulacje. Kopalnia nie została zespana. Witaj, przyjacielu. Gomez został wrobiony. Gomez nic nie wiedział o wymordowaniu magów ognia. Nie, no ja tam jeszcze wejdę, zobaczycie. Zapiszę na Matin 5, bo to jest jakieś... to jest podejrzane, ja tam muszę wejść. Ja tam muszę wejść. No pokażcie mi. Gdzie jest niby zasypane... kłamstwa, manipulacje i Drake do mnie strzelający, bo widziałem zbyt dużo. Nawet Glenn się rzuca, oni tu dalej wydobywają. Jakie kłamstwa, jakie manipulacje, ale nie, no to jest, mówię, Gomez nic nie wiedział, on jest niewinny. On nie wiedział o wymordowaniu magów ognia, on nie wie, to są wszystko jakieś ustawione przez Kruka rzeczy. No, ta kopalnia dalej funkcjonuje, no, god damn it, ja to widzę, tutaj nie ma żadnego problemu. Nikt nawet się nie przejął tym, że podobno... Oni nawet nie wiedzą, że ta kopalnia się zaspała. Bo do nich jeszcze ta informacja nie dotarła. Kruk ich by jeszcze nie powiedział, co mają mówić. Nie dostali wytycznych z takimi... Taka lista wytycznych rzeczy, które mają mówić, gdy mnie spotkają. Że nie, nie, kopalni już nie ma. Możesz wypierdalać. No, przepraszam, możesz wypierdalać, nie? No, no. Ej, serio, nikt nie mówi żadnego nowego dialogu. Po prostu wszyscy... mają w dupie to, że ta kopalnia się podobno zawaliła. Ale syf, ale smutek, ale żal, ale zębacz, bum. O kurczę, nie umarł na hita. Nie taki był plan, myślałem, że zginie na hita. No lipa. Wiecie co, pójdę jeszcze do Lestera, zanim udam się do Xardasa. Chyba poinformuję go o tym spotkaniu. Ona już szybciej będzie, no standardowo, z obozu na bagnie, co nie? Więc pyk, pyk, teleport, obozu, bractwa i ciśniemy.
Kiedyś takie sprawy załatwiało się inaczej, jak mówi bardzo mądry NPC w tej grze. Bo kiedyś takie sprawy na przykład uwzględniano przy tworzeniu scenariusza. Cholera, przecież to jest dość istotna sprawa, nie sądzicie, że kopalnia, która miała być zawalona, nie jest zawalona? I ja naprawdę zacząłem podejrzewać, że Gomez nic nie wie. Gomez nic nie wie, on siedzi, powiedzieli mu, że kopalnia się zawaliła, co jest w ogóle manipulacją. Czy tam nie ma przypadkiem tych dwóch orków, co to mnie kiedyś... Tam są ci dwaj orkowie. Czekajcie chwilę. Bo skoro oni są orkami, a ja jestem wybrańcem Inosa, czy to nie znaczy, że powinienem się ich pozbyć? No właśnie, najwyraźniej. Tak musiało właśnie być. Tutaj było smocze jajo swoją drogą, jakby to się zastanawiał. O, jest ta runa, której nigdy nie mogłem podnieść, bo ci orkowie próbowali mnie zabijać. Mogę ją podnieść teraz? Halo? Wskoczę na ten nagrobek, widzicie? I co teraz? Runa. No i to jest w ogóle ta, chyba pirokineza, albo ewentualnie ta, telekineza. Wydaje mi się, że pirokineza raczej, chyba nie ma runy telekinezy. Mogę się mylić oczywiście. Dobra, chodźmy do Lestera. Lester! Info jest dla ciebie. Jestem posłańcem, przestań czytać, przecież nie umiesz. Jak się masz? Hej, co tu robisz? Stara kopalnia została zalana przez podziemną rzekę. I co z tego? Wszyscy magowie ognia zginęli. Gomez kazał ich zamordować. Nie miał z tym nic wspólnego. Niełatwo będzie to teraz odkręcić. Spotkałem Diego i Miltena przed starym obozem. Chcę się z tobą spotkać, tam gdzie zawsze. Najwyższy czas! I co teraz? Zostanę tutaj, żeby przejrzeć stare księgi. Nie rozumiem. A, zapomnę. Powiedz Diego, że miejsce na spotkanie jest pod świętami. On będzie wiedział. Nie ma sprawy. Na razie. Dobra, czyli teraz będę musiał pogadać z Diego z kolei, żeby załatwić sprawę z nim. Okej, to zrozumiałe. To ja chyba zajdę do Diego, jak już będę wracał od Xardasa, co nie? Tak w sumie będzie najlepiej. Tak mi się wydaje. No to dobra, to chodźmy do Xardasa. Do Xardasa w sumie stąd nie jest tak daleko, jakby mogło się wydawać. Jak ktoś dużo gra w Gothica, tak jak ja, to wie, że tam jest zatopiona wieża Xardasa. A że tam jest zatopiona wieża Xardasa, to znaczy, że jeżeli sobie tam pójdziemy, popłyniemy i tak dalej, to dostaniemy się bardzo szybko do samej wieży Xardasa, czyli naszego celu. Jestem w starej cytadeli, gdzie biegają orkowi myśliwi. Ci mnie jednak średnio interesują, bo mnie interesuje... Ale stąd ładny widok na stary obóz. No. Ładnie wygląda, to muszę przyznać. My jednak zmierzamy do wieży Xardasa. Ona jest tam w dół. Tutaj po drodze trzeba będzie niestety zabić kilku orkowych myśliwych. No innej opcji nie ma. Pamiętam, że jak byłem młodszy, to próbowałem do tej wieży docierać zupełnie inną drogą, która raczej przez twórców nie jest zalecana, bo jest to droga pełna orkowych wojowników, co już ci wprost mówi, nie idź tą drogą, nie podążaj tą drogą. Natomiast ta droga, ona jest easy, bo tutaj sobie biegniesz, spotykasz orkowych myśliwych. Na samym dole jest chyba jeden orkowy wojownik, ale to tam na tym etapie nie jest żaden problem. Znaczy, na tym etapie dla mnie nic już nie jest problemem, tak długo jak nie dam się trafić. No bo niestety, nieważne jak potężny jestem, równie dobrze mógłbym te zbroje ściągnąć, a i tak niewiele by się zmieniło w moim życiu, bo jak taki ork zacznie machać tym toporem, no to nic nie zrobię. A propos orka. Nawet dwóch orków. Hej, nawet trzech orków. Dobra, jeden. Jestem zabójcą orków! Super! Byłem zabójcą orków. Runda druga skończyła się dla tych panów, no nie po ich myśli, ale co ważniejsze, jesteśmy już zaraz obok wieży Xardasa. Xardupa na nas czeka i to jest tutaj zaraz obok, więc go, jak to mówią. Po drodze... O Jezu, jest stado brzytwiaków. No to tego... No, zapraszam do tańca. No, dawaj, niech któryś podejdzie. Jestem na was gotowy, cholerne rozpruwacze. No, to są brzytwy. No to dobra, to teraz patrzcie. Pam, param, param, papam. Pam, param, papapam. I pam. Param, pam. Dobrze. Pam, pam. W rytm tej piosenki, jak się uderza, to od razu jest lepiej. No nic, esencja zwinności. Wypiję sobie. Dlaczego by nie? Zręczność? Dobra rzecz. Zapiszmy profilaktycznie i ruszamy na golemy Xardasa. One są gdzieś tutaj. Czy to są rozpruwacze, czy to są już rozpruwacze, nie? Tam wygląda jak rozpruwacz. Jest taki duży. That's what she said. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Dobra. Hej! Johnny, brawo! Haha!
Udało się. Chociaż było blisko śmierci, to muszę przyznać. No ale stado oczyszczone. W sumie teraz jakbym wrócił do tej kotlinki tych pradawnych, to bym pewno dał radę, ale... Po co? W jakim celu? Komu to potrzeba? O Jezus Maria. Błagam, oby schodziły na hita. Czas? Okej, na dwa. Czyli czas mieć muzyczkę. Będzie jesz... Inaczej. Jeszcze Polska nie zginę. Łapuki. My żyjemy, co nam obca przemoc. Wzięła szablon odbierzem. Dobra, nie pasowało, okej? Okay? Rozumiem, teraz to rozumiem. Tam jest ta w ogóle jaskinia z tym portalem, skąd tu se przybywają orkowie. Pyk. A ja muszę wyekwipować teraz młotek orków. Młot orków. Gdzie on jest? Młocie orków. Orków młocie. Dziękuję. Zapisz, bo się zbliżamy do celu naszego. Mikstura. Zabieram. Star tabur bojowy. Napój. Idziemy. Hej, golemie. Na razie, golemie. Nie! Nawet o tym nie myśl. Nawet o tym, kurczę, nie myśl. No. Co tak myślisz? Co tak główkujesz? Co jest, kurczę? O nie. Auć. Czy możesz... przestać być niezniszczalny, dziękuję. Dobra, pierwszy golem zmasakrowany. Pozostały dwa. Drugi jest chyba ognisty, nie? Nie, drugi jest lodowy. Nie pamiętam. O, w mordę. Zanik pamięci. Lodowy. Czekaj. Wiem, co sobie myślisz. Czy powinienem uderzyć go bryłą lodu? I odpowiedź może cię zaskoczyć. Okej, nie trafiłeś. To spadaj. Mam wrażenie, że tym mieczem powinien go móc pocisnąć. Szczerze? Powinienem móc go pocisnąć tym mieczem, no. Wszelkie znaki na niebie i ziemi mówią, powinieneś móc go pocisnąć tym mieczem. On zadaje obrażenia ogniste, więc... no, jak najbardziej. Jeszcze jak. Ale no, pewnie gra mi na to nie pozwoli. No nic, szósteczka. Mam szósteczkę haftowaną. Co ma czery? Nie! Jezus, on tam rzuca jakimiś bryłami lodu. To jest problem. Inaczej. Odbiegnę od niego, żeby on się odtriggerował, bo póki on jest triggerowany, póty będzie na mnie rzucał tymi cholernymi bryłami lodu. A jeżeli się odtriggeruje, jeżeli przestanie myśleć o mnie każdą nocą i każdym dniem, to ja tu będę mógł podbiec. Taką kulę ognia solidną w twarz mu łap. Łap! Co? Aha. No to łap trzecią. Łap. No i super. Okej. Okay. Ten chyba pocisk go sparaliżował, tak mam wrażenie. Zapiszmy. Nie wiadomo, czy przeciwnik kolejny nie będzie ostatnim wyzwaniem. Mam tutaj zaklęcie grom. Mam zaklęcie uzdrowienie sen piorun kulisty. O. Piorun kulisty, to mogłoby zadziałać. Ewentualnie no ten grom. Z jasnego nieba. Ile mam tych gromów? Dwa. No to... zobaczmy. Ognisty głolem. Hej. Aha. No to tyle. Niestety nie mam many. Czekajcie. Trzeba poprawić tę sytuację. Wypić manę. Ewentualnie soplem lodu, czy czymś tam. Znaczy, wiem, że piorun kulisty też u niego działa, nie? Było coś takiego, że piorun kulisty, że sopel lodu na niego nie działa, ale piorun kulisty owszem. To jest chyba to, czym chcemy w niego strzelać. Tak mi się wydaje. No i nie dajmy mu się zbliżyć. Hej, łap. Dobra, piorun kulisty to nie jest to, co miało go ranić. No to skoro to nie był piorun kulisty, to nasuwa się pytanie. Co w takim razie? Sopel lodu naprawdę? Mam cię soplem lodu tutaj strzelić, kolego? Koleżko, czy sopel lodu na ciebie zadziała? Zobaczmy. Jesteś ognistym golemem. Owszem. Działa. Łap! Aha, jestem niepokonany! Jak gołota! I co? O! Dobra.
Grom też na niego działa. I repeat. Grom na niego działa. Oj. To bardzo dobrze, że Grom na niego działa, wiecie? To bardzo dobrze. Bo dzięki temu mam szansę go tutaj, wiecie, ciumdzium, nie? Zrobić. Dobra, teraz El Sopelo de Lodo. Łap. No! I można. Aczkolwiek idealnie na styk tych sopli lodu mi zostało. Dziwne, bo wydawało mi się zawsze, że piorun kulisty w niego bił. W normalnym gotiku. Tak było, w sensie to było bez sensu, bo sopel lodu, pamiętam, na niego nie działał w normalnym gotiku. I to było bez sensu, i to było głupie. A dobra, donieśmy te kulki golemów. To nie tutaj. Gdzie jest? Jezus Maria Chrystusie, panie! Co ty tu robisz? Jak się tu znalazłeś, wojowniku cienia? Kto cię tu przywołał, cię? Ciebie tu nie powinno być! Ciebie tu nie powinno być! Który to taki cwaniak go tu przy... Aha. No hej. Hej, zombie wojowniku. Hej, drugi zombie wojowniku. Okej. Zrozumiałem. Zrozumiałem. Zapiszę grę. Zapiszę grę, bo... Są tu rzeczy, których normalnie nie było, wiecie? I te rzeczy zaskakują. Oj, bardzo zaskakują. Wypijmy raz. Wypijmy dwa. A wypijmy trzy. Ferdek byłby dumny. Idziemy dalej. Hello. Przynajmniej rozmowa z demonem się nie zmieniła, o ile możemy to nazwać rozmową, bo to bardziej, nie wiem, jakaś komunikacja niewerbalna. No także... O ty w mordę jeża, to jest pułapka! No, dobra. Kto normalnie daje ci runę teleportacyjną do miejsca, gdzie, sorry bardzo, ale czeka na ciebie śmierć? Runa? Tego tu nie było. Zabieram. Co tutaj jeszcze masz? Skrzydła. Kolejna runa. Zabieram. Kurczę. Jajo pełzacza? Kły błotnego węża? Mrok północy? Co to się... Dlaczego? Wnętrzności pełzacza? Tyle pytań mam w tym momencie. Co tutaj jeszcze ukrywasz, Xardas? Ciekawe. Jakiś puchar? Sztućce? Sztućce! Ty chory psycholu. Szczotka? O, to ja wam mówię. Przybite szkielety do ściany. Okej. Okay. Xardas, co tutaj robisz z ludźmi? Ciekawe, czy on ma jakieś nowe dialogi. Oby nie. Jak popsuli dialogi Xardasa, to się zdenerwuje. Okej, okay, Xardas nie mówi kompletnie nic nowego. Same stare rzeczy. A to znaczy, że mogę się stąd ewakuować. Sprawdzonym sposobem. Czyli zapis gry. I wiecie, nie? I jumping good. Bium. Żyje. Co nie? Mam tyle HP, że no trudno byłoby umrzeć. Muszę udać się do tego orka w tej cytadeli i pogadać z nim. Co nie? Czyli standard. Idziemy tam. Gdzie jesteście, frajerscy orkowie, którzy mojego kumpla próbujecie bić? Mieczor w łapę i biegniemy. Hej. O, strażnik! O nie! Dobra. Spokojnie. Jeden. Dwa. Dwa. Czemu ten miecz się nie podpala? Co jest? Dwa. Dobra. I trzy. Mamy to. Kruszbrodar. Urszak też nie mówi nic nowego, więc po prostu dostałem quest, aby udać się do wolnej kopalni. A wiecie, co to znaczy? Pora odbić wolną kopalnię, która... No nie będzie najprostsza do odbicia, to od razu mogę wam powiedzieć. Raczej najprostsza do odbicia nie będzie. W tym celu trzeba się przeteleportować do magów wody. Co nie? No i hajda, do Gorna. Postanowiłem zamiast do magów wody udać się do Diega. Dobrze, że przyszedłeś. Wiem, że rozmawiałeś już z Gornem i Lesterem o naszym spotkaniu. Tak, rozmawiałem. Gorn powiedział, że chyba nie da rady przyjść. No ale poprosił mnie, żebym poszedł za niego. W sumie dlaczego nie? Jesteś już jednym z nas. Gornowi do tyłka pewnie się Lid dobrał i coś mu wymyślił, żeby się nie nudził. Może i lepiej, że nie będzie tego żarłoka, bo znowu nam wszystko spałaszuje. Nie mówiąc już o picie. Idź do Miltena i powiedz mu, żeby ruszył te swoje wielkopańskie dubsko i niech zasuwa na spotkanie. Jak z nim pogadasz, wróć do mnie. Pójdziemy razem, żebyś się gdzieś czasami nie zawieruszył. Trzymaj się. O!
W ogóle zauważyłem teraz, że mając w sobie tę zbroję, bezimienny ma bardzo przerażony wyraz twarzy. On się boi. On się realnie boi. Ach, dobra, teraz idziemy po Miltena. Wiecie, co jest problemem tych dialogów? Że one nie brzmią, jakby pasowały do tych postaci. Jego by nie powiedział do Miltena, żeby ten ruszył swoje wielkopańskie dupsko, bo nigdy nie mówił takich tekstów. To są teksty autora tego cholernego moda. No nic, ale przynajmniej udamy się z nimi na spotkanie, no to jest fajne. Przysyłam Niebiego. Powiedział, żebyś ruszył swoje wielkopańskie dupsko i poszedł na spotkanie. Hehe, tylko ten stary złodziej tak się do mnie zwraca. Pójdę z chęcią, tylko muszę jeszcze coś sprawdzić. Wracaj do niego, powiedz mu, że spotkamy się na miejscu. Do zobaczenia! Boże, to jest najgłupszy quest, jaki robiłem. Przychodzisz do Diego, Diego mówi iść do Miltona, Milton mówi iść do Diego. Serio? Na etapie czwartego rozdziału takie questy? Rozmawiałem już z Miltonem. I co powiedział? Musi jeszcze coś sprawdzić i spotka się z nami na miejscu. Wszyscy magowie są jak koty, które chodzą tylko własnymi ścieżkami. Dobra, nie stoimy tu jak kołki. Chodź za mną. Wciąż mnie zastanawia, dlaczego ten mój bezimienny ma taki dziwny, przerażony wyraz twarzy. Czekajcie, ja zapiszę i chyba wczytam, bo mi się wydaje, że jemu się morda zbugowała, wiecie? Że jak potem spadłem z tej wieży z Kardasa, to on się jakoś przeraził i już mu tak zostało. Chociaż, nie no, teraz jest chyba normalnie. Nie wiem, nie wnikam. Chodźmy za Diego na miejsce spotkania. Mógłbym dać mu w sumie tę miksturkę. Masz miksturę szybkości. Masz. Wypij to. Dawaj. I teraz, teraz prowadź. O, no i teraz biegniemy, no. Super. Serio? Miejsce spotkania będzie tutaj? W twierdzy u Lestera? W sensie, no, ma to więcej sensu niż tamta kotlinka w samym środku ziem orków. No, ale nie zmienia faktu, że jednak liczyłem na tamtą kotlinkę. Bo ona domyślnie miała być tym miejscem spotkania według zamysłu twórcy Gothica. Tylko, że nie dokończyli nigdy tego questa. A szkoda. O, halo? Jesteśmy już na miejscu. Jak chcesz. Możesz rozejrzeć się po okolicy. Pewnie już to zrobiłeś wcześniej. Możesz śmiało odpocząć, bo przeważnie zaczynamy pogadankę wieczorem. Jak będziesz gotów, to znajdziesz nas w bibliotece. W porządku, dam sobie radę. No, jestem w bibliotece. I możemy zaczynać, moim zdaniem. No dobra, wszystko wskazuje na to, że tutaj sobie Lester będzie palił naprawdę potężnego jointa, aż się dymi, ten se gra na lutni, a ten czyta książkę, czyli nic specjalnego. No i z tego co rozumiem, to spotkanie ma się zacząć wieczorem, tylko że tutaj nie ma żadnego łóżka, na którym mógłbym się przespać, by to spotkanie tutaj zobaczyć, więc będę musiał czekać przez jakieś 30 minut normalnego czasu, by dotrzeć do 20, bo wieczór w Gothicu się jako 20 zaczyna. Ale to chyba przy okazji kolejnego odcinka zobaczycie. Jeżeli to spotkanie będzie jakkolwiek fajne, to wam to w kolejnym odcinku pokażę. Jak nie, no to wam nie pokażę i tyle. Ale na ten moment dziękuję wam za uwagę. W kolejnym odcinku, tak czy siak, udamy się do nowej kopalni, stworzymy Ulumulu i udamy się najprawdopodobniej już do Świątyni Śniącego, tym samym zbliżając się do końca gry. A na ten moment trzymajcie się ciepło, no i cześć!